Dzień dobry, Dariusz Wata. Od 15 lat zajmuję się analizą czasu pracy kierowców i przez ten cały okres zastanawiało mnie, jak przepisy dotyczące czasu jazdy, przerw i odpoczynku wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Chcemy zrobić eksperyment, w którym sprawdzimy, czy kierowca pijany równa się kierowcy zmęczonemu. Na czym będzie polegał ten eksperyment? Dzień dobry, Janusz Grzesica. Zanim omówimy eksperyment, należy powiedzieć, jak wygląda to w tej chwili ta cała sytuacja w literaturze badawczej. Przyjmuje się, że stawia się taki znak równości między kierowcą zmęczonym a kierowcą pijanym i przyjmuje się, że kierowca po 17 godzinach pracy ma takie czasy reakcji, tak się zachowuje jak osoba, która ma pół promila alkoholu we krwi, a kierowca po 24 godzinach pracy zachowuje się tak, czy takie czasy ma reakcji jak osoba z jednym promilem we krwi. Ale Janusz, jak chcemy tak naprawdę to sprawdzić? No, sprawdzimy to w bardzo prosty sposób. Na początek zmęczymy naszych ochotników przez 24 godziny, oczywiście w międzyczasie badając ich czas reakcji. W pierwszym etapie będzie to wyglądało mniej więcej w taki sposób, że przez pierwsze 12 godzin nasi kierowcy będziemy mieli dwóch kierowców, zawodowego i niezawodowego. Nasi kierowcy będą jeździć samochodami osobowym i ciężarowym. Po czym będziemy badać ich czasy reakcji, a kolejne 12 godzin zapewnimy im podstawowe atrakcje w taki sposób, żeby oni cały czas byli aktywni. Jedna z osób będzie próbą kontrolną, czyli osoba, która nie będzie nic robić, a męczyć się jedynie samą aktywnością, czyli niespaniem. W drugim etapie będziemy chcieli kierowców po prostu upić i sprawdzić, jak zachowują się pod wpływem alkoholu. Ale chyba nie wypuścimy ich na drogę. Nie, absolutnie. Wszystko będzie odbywało się w kontrolowanych warunkach i z wykorzystaniem symulatorów samochodów ciężarowych. A gdzie będą odbywać się ten eksperyment? Skorzystamy z uprzejmości naszego partnera, firmy Cargo z Jaworzna, która posiada odpowiedni sprzęt w postaci symulatorów, na których będziemy sprawdzać, jak nasi kierowcy reagują, będąc zmęczonymi i będąc pijanymi. No ale skąd w ogóle będziemy wiedzieć, czy kierowcy są pijani, czy mają pół promila, promil alkoholu? Skorzystamy z pomocy specjalistów, mianowicie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem całego eksperymentu. Czyli po pierwsze będzie badał przy pomocy alkomatów naszych kierujących, czy osiągnęli odpowiedni poziom upojenia alkoholowego do badania, a oprócz tego będzie czuwał nad bezpieczeństwem całego eksperymentu. Ale chyba jeszcze będziemy korzystać z pomocy psychologa. Tak, będziemy korzystać z pomocy psychologa. Ponadto wykorzystamy jeszcze takie urządzenie do pomiarów fal mózgowych, które jednoznacznie nam będzie wskazywało, czy nasi kierowcy skupiają się na wykonywanych zadaniach, czy są na tyle rozproszeni, zrelaksowani, że nie są w stanie wykonać czegoś w sposób prawidłowy. Będziemy to wykorzystywać w trakcie badania na odpowiednich przyrządach. No to idziemy sprawdzić. Sprawdzamy. O udział w naszym teście poprosiliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach. Inspekcja Transportu Drogowego jest wyspecjalizowaną formacją kontrolną, zapewniającą m.in. kontrolę i przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz czasu pracy kierowców. Dzień dobry, Sebastian Pałęga, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach. Odnosząc się do zagadnienia naruszeń spowodowanych przekroczeniem czasu pracy kierowców, należy zaznaczyć, że jest to odsetek rzędu 70-75% wszystkich stwierdzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego naruszeń. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach objął patronat nad naszym badaniem. Około 70% wykrywanych przez inspektorów naruszeń dotyczy właśnie czasu pracy. Jak sami podkreślają, zmęczenie kierowców stanowi całkiem spory odsetek rzeczywistych przyczyn wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Dlatego nieustannie przykłada się bardzo dużą wagę do kontroli czasu pracy kierowców, zwłaszcza w wykrywaniu manipulacji tachografów.
Dzień dobry, nazywam się Łukasz Żyska, mam 35 lat, jestem kierowcą zawodowym. Filip Wojciechowski, 28 lat, w tym badaniu pełnię funkcję kierowcy niezawodowego. Krzysztof Picur, 23 lata, w dzisiejszym badaniu biorę udział jako ślepa próba. Poprosiliśmy 3 osoby o wzięcie udziału w naszym teście. Pierwsza osoba jest kierowcą amatorem, druga osoba to doświadczony kierowca zawodowy. Trzecia osoba to osoba, która będzie próbą kontrolną, to znaczy nie będzie prowadzić pojazdu, a jedynie męczyć się przez okres badania. Postanowiliśmy sprawdzić doświadczalnie i porównać, czy kierowca zmęczony będzie miał taki sam czas reakcji i zachowania, jak kierowca pijany. Nasi badani zostali zbadani w pierwszej próbie o godzinie 6 rano. Wzięli oni udział w badaniu w takim stanie bardzo wypoczętym. Kolejne badanie, kolejne powtórzenie miało miejsce 12 godzin później o godzinie 18. W tym czasie, przez te 12 godzin, nasi badani byli poddawani różnego rodzaju działaniom aktywizującym, które miały wywołać w nich zmęczenie. W naszym badaniu wykorzystaliśmy urządzenie, które pozwala monitorować fale mózgowe naszych ochotników i wskazywać, jak bardzo są skupieni na zadaniu bądź zrelaksowani. Na początku naszego badania wyniki przekazywane przez urządzenie wskazywały na duże skupienie naszych badanych, co miało bezpośredni wpływ na uzyskiwane wyniki. Witam serdecznie, nazywam się Michał Kowalczyk, jestem instruktorem w grupie Cargo. Zadanie, które dzisiaj realizowaliśmy, miało na celu sprawdzanie czasu reakcji, jaki w stanie jest uzyskać kierowca po aktywności za kierownicą. Nasz kierowca zawodowy, oprócz prowadzenia samochodu, wykonywał również pracę polegającą na załadunku i rozładunku przewożonych kontenerów, wypełnianiu dokumentacji związanej z przewożonym ładunkiem oraz kontrolował czas pracy. Kierowcę samochodu osobowego wysłaliśmy w trasę drogami Podkarpacia i Małopolski. Najtrudniejsze zadanie miał nasz ochotnik będący próbą kontrolną, ponieważ przez 24 godziny nie wykonywał on żadnej pracy. Jestem w trakcie 10 godziny podróży. Na tym etapie odczuwam już zmęczenie rąk, nóg oraz pleców. Mam także wrażenie, że moja koncentracja jest znacznie mniejsza niż była ona na początku mojej jazdy. Tego samego dnia kierowcy wykonywali manewry na zamkniętym torze. Natomiast w nocy uczestnicy badania nie spali i wykonywali zadania umysłowe. Wszystko po to, aby uczestnicy nie spali przez okres 24 godzin. Po 24 godzinach uzyskane wyniki z urządzenia monitorującego fale mózgowe wskazywały jednoznacznie, że im dłużej nasi ochotnicy pracowali, a co za tym idzie, im większe było ich zmęczenie, tym mniejsze skupienie wykazywali badani w trakcie naszych testów. Ciężko było im utrzymać nawet kilkunastosekundowe skupienie na wykonywanych czynnościach, co znalazło odzwierciedlenie w gorszych wynikach testu. Wszyscy byli wyraźnie wolniejsi niż na początku naszego badania. Po 24 godzinach czuwania czuję się zmęczony,
Raczej nie wsiadłbym za kółko, jeżeli nie byłoby takiej konieczności. Natomiast wydaje mi się, że jestem w stanie prowadzić pojazd w sposób bezpieczny, nie stwarzając zagrożenia dla ruchu, ale raczej nie dłużej niż tak na pół godziny. Po 24 godzinach bez snu, można powiedzieć, że moje samopoczucie jest bardzo złe. Nie polecałbym nikomu wsiadać za kółko, tym bardziej. Chce mi się spać. Czas reakcji mam bardzo opóźniony. Także no, nie polecam wsiadania za kółko. Czuję się, jakbym naprawdę wypił przynajmniej 4 piwa. Także idę spać do domu. Dziękuję za test. Następny. Po 24 godzinach jazdy pracy mogę jednoznacznie stwierdzić, że ja jako osoba biorąca udział w tym teście nie chciałbym w tym momencie prowadzić samochodu, gdyż uważam, że stanowiłby zbyt duże zagrożenie dla ruchu drogowego. Po prostu najzwyczajniej pieką mnie oczy, łzawią mi i odczuwam przez to dyskomfort i na pewno by to utrudniało jazdę pojazdem jakimkolwiek. Osoby zmęczonej po 24 godzinach aktywności były wolniejsze od osoby wypoczętej, z jednym wyjątkiem naszego zawodowego kierowcy, który jak sam przyznał, nie był wypoczęty wystarczająco przed naszym testem, dlatego jego wynik początkowy czasu reakcji różnił się na niekorzyść od pozostałych. Co dało się zauważyć, to że pod wpływem silnego zmęczenia u każdego z naszych badanych pojawił się lęk przed szybką jazdą, zbyt gwałtownymi manewrami, co było zauważalne w symulatorze. Drugi etap to badania sprawności i czasu reakcji naszych kierowców wpływem alkoholu. Każdemu z badanych kierowców na podstawie jego masy ciała dobraliśmy odpowiednie dawki alkoholu, aby uzyskać jak najbardziej zbliżony poziom do 0,5 promila i 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu w trakcie poszczególnych cykli badania. Kto to odpowiedzi? Ja! Poszło dużo gorzej. Tak? Poszło dużo gorzej po alkoholu, no. Na tamtym. Na tamtym, tak, no. Ale jeżeli miałbym wybierać nie spać 24 godziny, a jechać w takim stanie, wolę jechać w takim. Nie jestem w stanie ocenić swojej percepcji. Dobra.
to będziecie wypominać, to zobaczycie. Nie będzie. Wszystko dla dobra nauki. Ile mamy? Tu nie ma wyniku. 0,46. Mam nadzieję, że kolegom też wyjdzie nie za dobrze. Bo ja osobiście mentalnie się czuję fatalnie. O, mielone. Chyba nie dotrwamy do tej trzeciej chwili. Ostatnia. Jadę! Podczas samej próby w symulatorze przyznam szczerze, że czułem się dość swobodnie. Pojadę sobie łatwiej. Z pierwszeństwem sobie pojadę. Generalnie rzecz biorąc, tak cały czas miałem taką sytuację, że czułem wręcz, jak mój organizm się włącza i wyłącza. Autobus! Miałem przyjemność wyjechać poza trasę, próbować, że tak powiem, na dziko przez pola włączyć się w jakąś tam drogę, którą znalazłem. Nic nie reaguje. Jak kręcę. Co się dzieje? A opony mi poszły. Mogłem wszystko, prawda? Zjeżdżałem sobie z rondą, mijałem te pojazdy, no bo czułem się, a co mi tam? Ale wypadeczek! Chyba się rozbujał. Po niespaniu na poprzednim symulatorze, tak, co żeśmy rano robili, było gorzej, bo znaczy niby wynik lepszy, ale samopoczucie dużo gorsze. Dużo gorszy dyskomfort. Jako ja, że nie spałem jednak te 24 godziny, że te oczy mnie jednak tam zamotały. Po trzeciej próbie, jakie miałem, zauważyłem, że o wiele mniejszą uwagę przyjmowałem do szczegółów, na zasadzie czy na pewno trzymam regulaminową prędkość w określonych przepisach, czy na pewno wszystkie światła są prawidłowo, czy jadę z, tak mówię, odpowiednią prędkością, czy foty jest odpowiednio zapięty, czy pasy na 100% zapewne, tak bym. Dbałość o detale była o wiele niższa niż w przypadku prób, które były wcześniej robione przy mniejszej ilości alkoholu. To ma jakoś mi mówić, jak mam jechać, czy coś? Dowolnie może jechać. A, dowolnie, dobra. Zobaczycie, że nikogo nie przejadę. Porównując badanie kierowców po zmęczeniu, a kierowców po alkoholu, nasuwa się jeden wniosek. Kierowca zmęczony za wszelką cenę chciał wypaść w badaniu dobrze i udawało mu się, ponieważ przychodził on do badania przygotowany, że takie badanie się odbędzie, był mocno zmotywowany, skoncentrowany na to, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki na aparacie. Co więcej, aparatura, która była wykorzystywana do tego badania, trwała średnio, ja tutaj mówię o pomiarze, od 2 do 3-4 minut. I był to czas na tyle krótki, że pomimo tak dużego zmęczenia, kierowca był w stanie tą koncentrację jeszcze sobie wykrzesać i badanie to zrobić jak najlepiej w jego mniemaniu. Natomiast jeżeli chodzi o kierowców, którzy spożywali alkohol, ich skuteczność w badaniu, ich tempo reakcji w badaniu znacząco spadała. Co to oznacza? Im więcej promili było w wydychanym powietrzu, tym ten kierowca był bardziej rozluźniony, bardziej swobodny w badaniu, mniej skoncentrowany, co można było zaobserwować na wynikach. No to Janusz, co wykazał nasz eksperyment? Eksperyment wykazał, że nie możemy postawić znaku równości między kierowcą zmęczonym a kierowcą pijanym. Oczywiście skutki zmęczenia i skutki jazdy po alkoholu będą tak samo tragiczne i absolutnie tutaj nie zachęcamy do żadnej z tych opcji. Jednakże
ciężko jest powiedzieć, że reakcje kierowcy zmęczonego są analogiczne z reakcjami kierowców pijanych czy kierowcy pijanego. No to ile tak naprawdę tych wypadków zarejestrowaliśmy? W przypadku kierowców zmęczonych zarejestrowaliśmy 2 wypadki. Oczywiście mówimy o zdarzeniach w symulatorze, a nie w rzeczywistych warunkach drogowych. I tutaj też należy zwrócić uwagę szczególną na tak zwany rytm okołodobowy, ponieważ nasi badani odbywali jazdy w symulatorze około godziny 18, więc to spowodowało, że ich zdolności psychofizyczne były zdecydowanie słabsze. Na to też należy zwracać uwagę i wtedy spowodowali w symulatorze jazdy 2 kolizje. To co, wtedy najlepiej nie wyjeżdżać na drogę? No niestety się nie da, bo w tym momencie najwięcej ludzi wraca z pracy, a w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność. No niestety tak zostaliśmy skonstruowani. Należy brać pod uwagę rytm kołodobowy. A jak wyglądała sytuacja w przypadku kierowców pijanych? Jeszcze gorzej, ponieważ w przypadku kierowców pijanych praktycznie każdy z nich spowodował jakiś wypadek albo kolizję. Oczywiście mówimy o jeździe w symulatorze, włącznie z wywróceniem pojazdu. No to właściwie jakie mamy wnioski po tym eksperymencie? Wnioski są następujące, że kierowca zmęczony będzie starał się unikać zagrożenia, co też pokazały nasze badania po 24 godzinach aktywności, kiedy wsadziliśmy naszych kierowców do symulatora. Tam kierowcy nie byli w stanie utrzymać zadanej prędkości. Badanie polegało na tym, żeby poruszać się z prędkością 60 km na godzinę. Żaden z nich nie był w stanie dojechać do tych 60 km na godzinę. Każdy zwalniał. W przypadku kierowców pijanych oni nie bali się zagrożenia. Po prostu lekceważyli zagrożenie, lekceważyli jakiekolwiek zasady. No, nie unikali niebezpieczeństwa. I tu jest główna różnica w postrzeganiu rzeczywistości i w zachowaniu na drodze. No ale skutki właściwie tych obydwu sytuacji są identyczne. Prawda? Tak, skutki mogą być identyczne, ponieważ strach przed działaniem może być takim samym jak brak tego strachu przed działaniem, bo w tym momencie może doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia na drodze. Ale ciekawe jest też to, czego nie zarejestrowaliśmy dzięki wszelkim tym urządzeniom i badaniom. Jeden z uczestników, Łukasz, kierowca zawodowy, po etapie 24-godzinnego zmęczenia wracał do domu swoim samochodem osobowym i pierwszy raz w życiu przy parkowaniu musiał wyjść z samochodu, sprawdzić, czy na pewno zmieści się na tym miejscu parkingowym. Tak działa zmęczenie i niewyspanie. Po prostu obniża pewność siebie i dlatego nie można postawić znaku równości między pijanym i zmęczonym kierowcą, bo reakcje i nastawienie do jazdy samochodem jest zgoła odmienne. Tu ja jeszcze dodam, że w przypadku czasów reakcji badanych naszych ochotników, one i w przypadku zmęczenia, i w przypadku jazdy po alkoholu były coraz gorsze, czyli im ktoś był bardziej zmęczony czy bardziej pijany, tym wolniej reagował na pewne rzeczy, znaczy w trakcie badania. Co nie zmienia faktu, że jedna i druga sytuacja są niebezpieczne, ale odbiór rzeczywistości kierowcy zmęczonego i kierowcy pijanego jest zgoła odmienny. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych produkcji.